Cześć! W nawiązaniu do wyzwania zabójczo-skutecznej strony docelowej 25 dni chcę Ci dzisiaj pokazać parę szybkich i prostych kroków, dzięki którym możesz nieco poprawić swój landing page. A jeśli chcesz zoptymalizować stronę docelową i zwiększyć na niej konwersję, zapraszam Cię do wzięcia udziału w tym 25-dniowym wyzwaniu. Startujemy 6 czerwca, a zapisać się możesz do 5 czerwca. Ok, przejdźmy sobie do omówienia poszczególnych punktów i pierwszym z nich są rozbudowane kolumny. Jeśli masz obok siebie kolumny tekstowe, to nie umieszczaj w nich zbyt wielu linijek tekstu. Maksymalnie 3 wiersze będą w porządku. Wszystkie kolumny powinny posiadać podobną ilość wierszy, dzięki czemu osiągniesz spójność wizualną. Zamiast długich bloków tekstowych, pisz krótkie informacje, korzystając z list i wypunktowań. Jeśli masz długie nagłówki, które zajmują 3 i więcej wierszy lub też rozciągnięte są na całą szerokość sekcji, tak jak w tym wypadku, spróbuj je skrócić lub zastosować podtytuły, tak jak tutaj. Jeśli chodzi o sekcje, gdzie podajesz cenę, czy będą to tabele cenowe, czy będzie to formularz zamówienia, czy też przycisk akcji z ceną, to pokaż oczywiste korzyści przy cenie. I chodzi tutaj o łagodzenie obaw. Na przykład możesz napisać bezpłatny okres próbny albo 3-dniowy okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej, 2 lata gwarancji, 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Wszystko coś, co łagodzi obawy użytkownika, jest tutaj mile widziane. Tutaj akurat mamy, zobacz, otrzymasz e-maila 3 dni przed wygaśnięciem okresu próbnego, dzięki czemu użytkownik wie, że nie musi się martwić, nie musi pamiętać, iż bezpłatny okres próbny tutaj wygaśnie i automatycznie naliczy się subskrypcja. I dodatkowo pierwsza płatność zostanie pobrana 31 maja. Również dostaje użytkownik konkretną datę, kiedy tutaj płatność zostanie pobrana, jeśli nie aneguje tego okresu próbnego. Na urządzeniu mobilnym najpierw tekst, a potem zdjęcie. Tak jak w tym wypadku po prawej. Patrząc od góry, tekst powinien być nad zdjęciem. Nagłówek oraz tekst powinien znaleźć się na górze, a dopiero potem zdjęcie, nie odwrotnie. Jeśli używasz WordPressa, możesz to szybko zmienić. Wystarczy tam wejść w opcję kolumn i ustawić, by na urządzeniu mobilnym najpierw wyświetlała się kolumna tekstowa. Ostatni punkt dotyczy powtórzeń. Często w różnych elementach występują powtórzenia słów. Wykorzystaj mądrze ograniczone miejsce na landing page'u i przyłóż się do każdego słowa. Zobacz, mamy tu zapisz się i tutaj zapisz się. Nie marnuj okazji, baw się słowami, tak? Wykorzystaj to, przekazując jakieś wartości. I to tyle, jeśli chodzi o te kilka porad. I tak jak mówię, jeśli chcesz codziennie dostawać jedną lekcję na temat strony docelowej, zapisz się na wyzwanie i zaczynamy.